trwają kontrowersje wokół placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim imienia Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich. Jak ostatnio informowaliśmy, z początkiem lipca plac zabaw wraz z parkiem został oddany do użytku. Okazało się jednak, że przed kilkoma dniami został on zasłonięty wysokim blaszanym murem. Dlaczego? Spytaliśmy o to burmistrza miasta Marcina Orzeszka. Ponieważ nie mogliśmy sobie poradzić, a przede wszystkim firma, która wykonywała ten plac zabaw, z dziećmi, które już zaczęły wchodzić na ten plac zabaw, a nie przystąpiliśmy jeszcze do formalnego odbioru technicznego. Musimy sprawdzić wszystkie certyfikaty, musimy sprawdzić stan techniczny, wykonanie i placu zabaw, i całego parku. W związku z tym, że dosyć dużo dzieci było zainteresowanych już wejściem na plac zabaw, firma podjęła decyzję o zasłonięciu go, ponieważ zwykłe taśmy nie wystarczyły. Pomimo iż park już formalnie został otwarty wraz z placem zabaw, to potrzebnych jest jeszcze kilka dni, aby mógł on przejść przez wszystkie urzędowe procedury. Park został zakończony, czyli firma zgłosiła gotowość do odbioru. I procedury urzędu są takie, że komisja musi sprawdzić wszystko na miejscu i dopiero wtedy formalnie będzie dopuszczony do użytku. To, że dzisiaj można po nim chodzić, to jest spowodowane, że to jest otwarte miejsce, ale formalnie prace na placu budowy zostały zakończone, ale jeszcze nie zostały odebrane przez Urząd Miejski. Do momentu odbioru i przekazania placu zabaw i całego parku inwestorowi, w zasadzie nie możemy dopuścić do tego, żeby tutaj dzieci się bawiły, bo cała odpowiedzialność spada w tym momencie na nas. Poza tym są drobne poprawki do zrobienia, które musimy wykonać. Jak nam odbiorą inspektorzy nadzoru i inwestor plac zabaw, wtedy w tym momencie otwieramy plac zabaw i dzieci będą mogły się bawić. W tej chwili trwają ostatnie prace wykończeniowe, przygotowujące inwestycje do odbioru. Tutaj są na placu zabaw są dokładnie drobne poprawki, które należy wykonać. Tak samo jeszcze inwestor musi przygotować jakiś regulamin użytkowania tego, żeby wszyscy wiedzieli, jak tutaj użytkować te urządzenia, żeby było bezpiecznie dla dzieci, bo to jest plac zabaw. Tak. Dzieci są małe. I trzeba uważać na nie, a poza tym rodzice będą musieli mieć tą świadomość, co muszą robić na tym placu zabaw z dziećmi, co mogą, a czego nie powinni robić, prawda? Według zapewnień burmistrza miasta oraz przedstawiciela wykonawcy, jeśli plac zabaw wraz z parkiem przejdzie pozytywnie wszystkie odbiory, to już za kilka dni dzieci będą mogły znowu bawić się i wypoczywać wraz z rodzicami w parku miejskim.